Jeśli dążyłbym do zdefiniowania tego w terminach, to czuję, że ludzie zrozumieliby, iż mówiłbym o działaniu ludzkiej duszy, jako tym, które przez studentów w pospolicie nazywane jest podświadomością. Jeśli przeczytacie pisma autorów psychologii, zaobserwujecie, że działania i siły, które oni definiują, nie są siłami ducha zjednoczonego z Bogiem, ale działaniami ludzkiej duszy. Dusza człowieka jest tym prawdziwym ego. Gdy słowo Boże mówi o zbawieniu duszy, ujmuje to w naprawdę naukowym języku. Jeżeli dusza, ludzki umysł przynajmniej, nie będzie odkupiony od samego siebie w ducha Bożego, ten człowiek jest w moim rozsądzeniu wciąż niezbawionym człowiekiem. Uświęcenie jest przygotowane, by zaimplementować je do potrzeb całej naszej natury: po pierwsze do ducha, następnie do duszy, po trzecie do ciała. Wciąż i wciąż powtarzałem ponownie te błogosławione słowa Johna Wesleya w jego definicji uświęcenia. Powiedział on: Uświęcenie jest posiadaniem umysłu Chrystusa i całej myśli Chrystusowej. Ostateczny koniec całego uświęcenia zawierałby pojęcie całego umysłu Chrystusa. Chrześcijanie są zazwyczaj bardzo słabi w tej sferze swojej natury. Możliwe, że chrześcijanie podjęli mniej trudów, by rozwijać swój umysł w Bogu, niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Zwracamy uwagę szczególnie na tylko jedną rzecz: ducha. Nie pojmując faktu, że Bóg przeznaczyłby te rzeczy, które duch Boży nam przekazuje, były wdrażane w praktyczny sposób na potrzeby naszego obecnego życia. Pewnego dnia byłem całkowicie zszokowany. Ponad wszystko, co myślę, że mój duch kiedykolwiek doświadczył. Jedna droga, pani, która utrzymuje, iż nie tylko żyje świętym życiem, ale też że posiada prawdziwy chrzest Ducha Świętego, a która omawiała temat wielkiej transakcji, była winna powiedzenia jednej z najgorszych rzeczy, jaką kiedykolwiek słyszałem, dotyczącej kogoś innego. Powiedziałem w swojej duszy, ta osoba nawet nie dostrzegła w zewnętrznych zarysach, co to znaczy uświęcenie, według Ducha Bożego. Nie wierzę, że jest choćby dowód uświęcenia w tej istocie. Z pewnością umysł, który może powtórzyć tak potępiające rzeczy, nie daje żadnego dowodu jakiegokolwiek poznania Boga poza bardzo powierzchownym, w rzeczy samej bardzo powierzchownego. Pokazuje nam to następującą rzecz: ludzie są zależni od faktu, że w swoim duchu znają Boga, oraz że zostali zbawieni od grzechu i po śmierci idą do nieba. Jednakże w życiu doczesnym żyją jak diabeł, mówią jak diabeł. To jest coś obrzydliwego. Wykazuje to olbrzymi stopień ignorancji. Pokazuje to, że dana jednostka nie zrozumiała pierwszych zasad zakresu zbawienia, których Jezus nauczał świat: świętego umysłu, uświęconego ducha. Umiłowani, mówię wam z całą szczerością, święty umysł nie może powtarzać podłej rzeczy, a tym bardziej być twórcą podłych sugestii. To nieświęty umysł jest zdolny do takich działań. I powiem to razem z Pawłem: oznaczcie taką osobę, wskażcie ją swoim palcem, po prostu zarejestrujcie to. Taki ktoś może mówić, lecz on nie zna Boga. Ta jednostka nie pojęła mocy jego zbawienia. Ale chwała Bogu, w tym jest nadzieja, w tym jest siła. W tym jest potęga Ewangelii Jezusa Chrystusa, a mianowicie, że moc Boża ku zbawieniu wdrożona do ludzkiego umysłu uświęca duszę człowieka i czyni umysł człowieka takim jak umysł Chrystusa. Kto mógłby sobie wyobrazić bezbożną sugestię z ust Jezusa, która wstrząsnęłaby duchem kogoś innego? Umysł nie mógłby wyobrazić sobie takiej rzeczy. Umysł nigdy nie powinien pojąć, przyjąć, od Boga nic poza przypływem świętego życia, ożywieniem umysłu, napełnienia go miłością, czystością oraz pokojem i mocą. Umiłowani w naszym domu, w naszym życiu, w naszym biurze, gdziekolwiek jesteśmy, zostawiamy tam odcisk naszych myśli. Jeśli nasze myśli są czyste i święte jak Chrystus, ludzie wkroczą w tą atmosferę i odkryją to natychmiast. Modlitwa. Boże, modlę się o to, by moc Boża stąpiła na chrześcijan. Och Boże, tak aby mogli poczuć konieczność poddawania niegodziwego, przeklętego, nędznego ludzkiego umysłu, żywemu Bogu, aby był oczyszczony, naprawiony i przemieniony, tak aby mógł w istocie i naprawdę stać się umysłem Chrystusowym.